Dzisiaj przed nabożeństwem Darek mnie zapytał, czy na podstawie Biblii będzie dzisiejsze kazanie. Ja nie odpowiedziałem twierdząco, powiedziałem, że na podstawie Gazety Wyborczej i myślę, że on w to nie uwierzył, a to jest prawda. Bo w Gazecie Wyborczej jest taki dodatek zatytułowany Tylko zdrowie. I w nim, w tym dodatku, na stronie 10, ja to czytuję, w artykule pod tytułem Bądź dobry dla innych, to zdrowe. Tak, na stronie 10 ja wyczytałem tak. Bycie dobrymi, tu sobie przepisałem, bo mam większą czcionkę. Bycie dobrymi, empatycznymi i hojnymi czyni nas szczęśliwszymi i zdrowszymi. I dalej. I choć brzmi to jak porada ze szkółki niedzielnej, jest to fakt potwierdzony naukowo. Koniec cytatu. I jeszcze jeden cytat. Specjalista od empatii, altruizmu i współczucia, dr James R. Doty, neurochirurg, twierdzi, że uczucia te mają fizyczny wpływ na nasz dobrostan. Nie tylko czujesz się szczęśliwszy, ale jesteś zdrowszy i żyjesz dłużej. Gdyby ktoś nie wierzył, służę po kazaniu. Zobaczcie. Amerykańscy naukowcy potwierdzili badaniami słuszność najważniejszego przykazania, a bliźniego swego jak siebie samego kochaj.